Wstrzymanie decyzji dotyczące. Przejęcia Polska Press niezaskarżalne sąd. Wstrzymanie decyzji dotyczącej przejęcia Polska Press przez PKN Orlen niezaskarżalne. Postanowienie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wstrzymujące wykonanie decyzji prezesa UOKiK wyrażającej zgodę na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen, jest niezaskarżalne, poinformował Sąd Okręgowy w Warszawie. Prezes Orlenu Daniel Obajtek podkreśla z kolei, że nie ma żadnych podstaw prawnych do ograniczania PKN Orlen w wykonywaniu praw z nabytych udziałów. W poniedziałek po południu biuro poinformowało, że sąd uwzględnił wniosek RP o wstrzymanie wykonania decyzji prezesa UOKiK w sprawie koncentracji, przejęcia przez PKN Orlen spółki Polska Press. Informację o takim rozstrzygnięciu sądu RP uzyskał telefonicznie w poniedziałek w sekretariacie Sądu Okręgowego w Warszawie, w 17 Wydziale, Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. We wtorek przed południem warszawski Sąd Okręgowy w krótkim komunikacie potwierdził te informacje. Informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie, 17 Wydział, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wstrzymał wykonanie decyzji prezesa UOKiK z dnia 5 lutego 2021 roku, wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen S. w Płocku kontroli nad Polska Press z spółką z o.o. w Warszawie, głosi komunikat. Dodano w nim, że powyższe postanowienie jest niezaskarżalne. SO w komunikacie przywołał przepis kodeksu postępowania cywilnego mówiący, że w przypadku wniesienia odwołania od decyzji prezesa urzędu, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może na wniosek strony, która wniosła odwołanie, wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Obajtek, transakcja zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma żadnych podstaw prawnych do ograniczania PKN Orlen w wykonywaniu praw z nabytych udziałów. Transakcja zakupu Polska Press została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, po uzyskaniu ostatecznej decyzji prezesa UOKiK, czytamy we wpisie prezesa Orlenu na Twitterze. Nadal nie dysponujemy treścią postanowienia sądu, zatem opieramy się wyłącznie na medialnych doniesieniach o rzekomej rozmowie telefonicznej rzecznika A. Bodnara z sądem. PKN Orlen wykorzysta wszystkie dostępne środki w celu ochrony swoich praw, napisał Obajtek przed publikacją komunikatu warszawskiego sądu. Stanowisko UOKiK, w związku z tym, że posiedzenie było niejawne, a informacja została wczoraj przedstawiona opinii publicznej przez RPO, zanim otrzymaliśmy postanowienie sądu wraz z uzasadnieniem, nie mogliśmy wcześniej odnieść się do poruszonych zagadnień. Obecnie analizujemy dalsze kroki prawne, w tym możliwość wzruszenia postanowienia sądu, poinformował we wtorek UOKiK. Prezes UOKiK zamierza złożyć do sądu wniosek o przyspieszenie rozstrzygnięcia odwołania RPO od wydanej decyzji. Uznajemy, że okoliczności wydania środka tymczasowego, w tym brak zapoznania się przez sąd ze stanowiskiem prezesa UOKiK oraz przekazanym materiałem postępowania, rodzi poważne wątpliwości, czy nie doszło do naruszenia praw przedsiębiorców, dodano. Ruch Bodnara 5 marca bieżący rok. Informowano, że Rzecznik Praw Obywatelskich odwołał się do Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na koncentrację polegającą na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press i wniósł, by sąd uchylił tę zgodę. Biuro prasowe UOKiK oświadczało 6 marca, że z zaskoczeniem przyjęło działanie RPO związane ze złożeniem do sądu odwołania od decyzji wyrażającej zgodę na koncentrację Polska Press z PKN Orlen. Decyzja została wydana rzetelnie, zapewnił prezes Chrustny. Wniosek o zgodę na koncentrację wpłynął do UOKiK 10 grudnia 2020 rok. Z kolei 14 grudnia ubiegłego roku. RPO podjął z własnej inicjatywy sprawę tej koncentracji.